Z 2022 roku pozycja 1722. Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując na zasadach określonych w ustawie całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu. Rola mediów publicznych w demokratycznym państwie jest bardzo istotna, gdyż wpisuje się w realizację wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, artykuł 54 ustęp 1 Konstytucji. Należy wziąć pod uwagę, że społeczna ocena działalności mediów publicznych jest zróżnicowana. Nie kwestionując prawa do wprowadzenia zmian w systemie prawnym przez większość parlamentarną, należy podkreślić, że cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania czy obchodzenia konstytucyjnych i ustawowych uregulowań. Wszelkie organy władzy publicznej są obowiązane do działania na podstawie i w granicach prawa, artykuł 7 Konstytucji. Zapowiadane zmiany dotyczące publicznej radiofonii i telewizji muszą respektować standardy demokratyczne oraz być przeprowadzane zgodnie z regułami określonymi w Konstytucji. Z wyrazami szacunku, Andrzej Duda. O piśmie prezydenta do marszałka Sejmu w sprawie programie za czy przeciw rozmawiali politycy. Jestem naprawdę poruszona i to nawet mile tym, że pan prezydent Andrzej Duda w końcu zaczął zabierać głos w sprawach, które dotyczą polskiego porządku prawnego i tego, żeby on był zgodny z konstytucją. Szkoda, że pan prezydent takiego głosu nie zabierał, kiedy była powoływana Rada Mediów Narodowych, która odbierała kompetencje Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, bo jak mówimy o mediach publicznych, to właśnie to są te ustawy, to są te przepisy, do których powinniśmy się odnosić. Bardzo smutne jest to, że doczekaliśmy czasów, w których pan prezydent musi mówić o rzeczach oczywistych, musi przypominać to, o czym zawsze mówił, czyli o przestrzeganiu konstytucji i hierarchii źródeł prawa określonych właśnie tą konstytucją. Ja powiem jako prawnik. Uchwała sejmowa nie jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa. Jest owszem źródłem prawa w łonie naszego organu, czyli Sejmu. Może regulować relacje między posłami, między prezydium a posłami. Taka jest natura uchwały i stąd też nasze głosy przeciwko tej ustawie i stąd też głos pana prezydenta, który przypomniał zarówno premierowi, jak i większości sejmowej, jaka jest hierarchia źródeł prawa w Polsce i że tak naprawdę, jeśli chodzi o powszechne źródła prawa, to w tym katalogu nie występuje uchwała sejmowa. A my już teraz łączymy się z naszym gościem, redaktorem Markiem Formelą z Gazety Gdańskiej. Witamy, panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Jest komunikat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Minister tego resortu twierdzi, że odwołał zarządy spółek medialnych Telewizji Polskiej, Polskiej Agencji Prasowej i Polskiego Radia, a także ich rady nadzorcze, powołując nową radę nadzorczą, które powołały z kolei nowe zarządy spółek. Taki komunikat dzisiaj pojawił się na stronie, oficjalnej stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No ale pytanie teraz, czy minister, podejmując taką decyzję, kieruje się literą prawa, bo przecież to są kompetencje Rady Mediów Narodowych. No to jest ciąg dalszy tej wczorajszej uchwały, która miała przygotować klimat, atmosferę, grunt pod przeprowadzenie działań o charakterze administracyjnym. Wszystkie organy państwa zgodnie z artykułem 7 muszą działać legalnie, czyli na podstawie obowiązujących przepisów. W tym przypadku mamy do czynienia z próbą łamania porządku prawnego, próbą narzucenia przekształcenia woli politycznej, która jest naturalną częścią funkcjonowania różnych środowisk, w prawo, które jest prawem nie mającym przesłanek żadnej legalności, więc no to jest zupełnie nowa sytuacja, która oznacza w zasadzie otwarty konflikt premiera Tuska z prezydentem. Przypomnę, że prezydent usłyszał od premiera podczas wręczania nominacji, że rząd ten będzie respektował konstytucję w sposób niemalże wzorcowy, że będzie oazą praworządności. Tymczasem mamy do czynienia powodowaną właściwie wyłącznie poczuciem zemsty, bo już nie chcę powiedzieć dintoiry,
chęć rozliczenia mediów publicznych z ukazywania ciemnych, zagadkowych, niejasnych stron działalności publicznej premiera Donalda Tuska, bo nie obywatela Donalda Tuska. I to moim zdaniem jest niestety przejaw umysłowej ciasnoty pana premiera, tak jak przejawem tej ciasnoty jest polowanie na byłego prezesa telewizji Jacka Kurskiego. No, trzeba wymagać od premiera rządu polskiego umiejętności myślenia w kategoriach strategicznych. W Europie w tej chwili intensyfikują się procesy związane z przeobrażeniem i przekształceniem Unii Europejskiej w zupełnie nowy format. W tej sprawie Donald Tusk, choć powiada, że nie da się w Brukseli ograć, zachowuje arogancką wobec polskiej suwerenności wyniosłość, nie udziela żadnych instrukcji, wręcz akceptuje milcząco proces, który na gruncie polskiej konstytucji jest procesem niedopuszczalnym, ponieważ wyłączającym niepodległość i podmiotowość państwa polskiego powoli, stopniowo, ale konsekwentnie. Jeszcze wczoraj marszałek Sejmu Szymon Hołownia mówił o tym, że wszystkie zmiany powinny być właśnie zgodne z konstytucją i czeka na te zmiany ustawowe, które będą procedowane, które będą, nad którymi będą pracować posłowie i Sejm. No a dzisiaj mamy taką informację i taką rzekomą decyzję ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który powołuje się tutaj na kodeks spółek handlowych, motywując swoją decyzję. No, ministrem kultury jest kadrowy oficer policji politycznej. To pokazuje, że nie o kulturę chodzi, tylko o przemoc rządowi Donalda Tuska. To pokazuje, że respektowanie, bo każde środowisko, które wygra wybory, ma prawo przeprowadzić zmiany, także zmiany w zakresie radiofonii i telewizji publicznej, ale zgodnie z przepisami prawa. Ono może je zmienić. Prezydent tej lekcji nauki o prawie, o podstawach prawa udzielił premierowi, jak się okazuje, nieskutecznie. Bo przecież minister Sienkiewicz nie zrobił tego z własnej woli. To jest rodzaj pomysłu politycznego. To jest działanie wprost nielegalne, prowadzące pana Sienkiewicza przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Czy to będzie Trybunał Stanu, czy inne okoliczności. Czas pokaże. No to są praktyki, które niedemokratyczne, które można pamiętać, które ktoś może porównać do reżimów Kambodży. To jest rzecz zaskakująca, że w ustabilizowanym kraju głównym zmartwieniem premiera są pytania, które kierują do niego dziennikarze telewizji polskiej. Głównym zmartwieniem członka Rady Mediów Narodowych, pana Marka Rutki, jest kondycja niektórych dziennikarzy, których dehumanizuje i porównuje do karpi. No, mamy do czynienia z jakimś splotem nienawiści, choć ja muszę powiedzieć z perspektywy gdańskiej, że zarówno w Radiu Gdańsk, jak i w Telewizji Gdańskiej politycy Platformy uczestniczyli chętnie i bez oporu we wszystkich programach, nie byli w żaden sposób dyskryminowani, mieli prawo do prezentacji swoich poglądów, padały pytania trudne i bardzo trudne. Natomiast nikt nie wykluczał Platformy Obywatelskiej i przedstawicieli z debat publicznych. W tej chwili próbuje się 7,5 milionom Polaków, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, powiedzieć, że nie mają prawa do usłyszenia własnego głosu, że głównym zamiarem politycznym Donalda Tuska nie jest walka o obecność Polski w Europie, walka o ochronę granicy, która jest narażona na hybrydowe ataki, tylko głównym problemem jest funkcjonowanie mediów publicznych. Głównym problemem są pytania, które padały do Donalda Tuska i są też pytania, które do tej pory nie padły, a które powinny wobec Donalda Tuska padać. Więc jest i w tym i rozliczenie z przeszłością, jakaś nienawiść do sytuacji, w której polityk jest obowiązany odpowiadać na różne pytania, nie tylko dlatego, że jest przedstawicielem rządu, ale także dlatego, że jest politykiem opozycji i chce zarządzać krajem, więc obywatele mają obowiązek wiedzieć, jakie decyzje podejmował, kiedy krajem zarządzał, kiedy chce wrócić do funkcji
które dobrowolnie oddał albo które jego partia utraciła w wyniku wyborów. No, mamy do czynienia z próbą budowy zupełnie nowej, niedemokratycznej struktury mediów. Gorszące, przykre i w sumie żenujące jest zachowanie części środowiska dziennikarskiego z mediów komercyjnych, które zachowuje się gorzej, przynajmniej do wczoraj zachowywało się gorzej niż minister Sienkiewicz, który łamiąc prawo postanowił tak zwanym, no postanowił naganem wprowadzić własny porządek do mediów, choć nie ma... Media Expert. Kup odkurzacz bezprzewodowy Electrolux Ultimate 700 Turbo Drive z innowacyjną elektroszczotką z niezależnym napędem, który sprawia wrażenie, jakby odkurzacz sam jeździł, i wybierz parownicę do ubrań lub blender sportowy lub zgrzewarkę próżniową o wartości nawet do 399 zł w prezencie. Prezentów tu jest cool. Żyć po karpia, dziś do Lidla. Karpia, 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 karpia z rów. Leć do Lidla dziś na skrzydłach, smak tradycji polskiej w łatach znów. Ruszaj więc świąteczną porą, taki, taki, taki karp to skarb. Karpia w Lidlu wszyscy biorą, więc go tanio, tanio, tanio zła. Codziennie dostarczany do naszych sklepów polski karp płat 57% taniej, tylko 2,99 za 100 gramów. SUV Hyundai pod choinkę z sumą korzyści aż do 22 tysięcy złotych. Mamo, zakręćmy Oreo. Krem po lewej, ty decydujesz, co my założymy. Krem po prawej, my zadecydujemy, co ty założysz. W porządku? Wszyscy się zgadzamy? Oreo, daj się zakręcić. Nowy, szybszy Ibupron Max Rapid zwalcza ostry ból 3 razy szybciej dzięki lepszej formule wchłaniania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nie lubisz sprzątania? My w Philips je uwielbiamy. Kochamy sprzątanie bardziej niż ty kochasz brokatowe przyjęcia ze swoją księżniczką. Nasze bezprzewodowe odkurzacze Philips z technologią Power Cyclone szybko i skutecznie pochłaniają więcej kurzu, brudu i plam. Philips Aqua 8000. Ty kochasz porządek, my kochamy sprzątanie. Kup w Media Expert odkurzacz Philips Aqua 8000 w promocji, a dodatkową baterię o wartości 679 zł dostaniesz w prezencie. 9 na 10 infekcji gardła powodują wirusy. Strepsils Intensive z flurbiprofenem zwalcza ból i stan zapalny gardła spowodowany przez wirusy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj